Dzień dobry, Zabrze. Najbardziej cieszę się z projektów, które sprawiają mi frajdę. I tak było w tym przypadku. W grudniu wpadłam na pomysł, żeby powstał kalendarz, który promuje organizacje pozarządowe, które prężnie działają w naszym mieście. Zgłosiło się ich 12 i udało się stworzyć kalendarz. Zobaczcie, jak wyglądała sesja zdjęciowa, podczas której ten kalendarz powstawał. Widzieliście, jak wyglądała sesja zdjęciowa, podczas której powstawał właśnie ten kalendarz, a w tej chwili Dorota, która jest prezeską Stowarzyszenia Otoczka, najlepiej opowie Wam, czym zajmuje się to stowarzyszenie. O, słuchajcie, widzicie te gwiazdy, które są naszym takim atutem, znakiem rozpoznawczym. Wydaje mi się, że każdy już je zna, więc serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w projekcie tego kalendarza. Zapraszamy na naszą stronę, gdzie można sobie przybliżyć nasze działania. Jeśli chcecie wesprzeć Stowarzyszenie Otoczka i najmłodszych pacjentów w naszym mieście, to koniecznie odezwijcie się właśnie do Stowarzyszenia Otoczka i do Doroty.